Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Kiedy próbuję się znaleźć słowa mogące opisać sprawy, jakimi zajmujemy się na tym kanale, zazwyczaj okazuje się, że prawie każde jest trochę niestosowne. Bo na przykład mogłabym powiedzieć, że dziś przed nami sprawa fascynująca, wciągająca bez reszty, niczym dobra powieść kryminalna. Problem tylko w tym, że to nie jest powieść. Chodzi o zupełnie prawdziwe zniknięcie wspaniałej, podziwianej kobiety, wybitnej lekarki, badaczki, która pozostaje, jak to określa prasa, jedną z największych niewyjaśnionych tajemnic wyspy Nantucket. Czy kobieta była u progu epokowego odkrycia? Tuż przed tym, jak zniknęła, powiedziała swoim bliskim, że ma szansę na Nagrodę Nobla. Oczywiście nie wiemy, czy mówiła całkiem dosłownie, czy może była to metafora mająca uzmysłowić, że doszła do czegoś wielkiego. Koledzy mówią, że byłoby to bardzo prawdopodobne. Czy to dlatego zniknęła? A może powód był zupełnie inny i zło czaiło się dużo bliżej? Spore prawdopodobieństwo, że kiedy raz spojrzycie na zdjęcie Margaret Kilcoyne, niełatwo wam będzie zapomnieć o uroczej, prawie dziecinnej buzi, w dużym stopniu przysłoniętej stylowymi, rogowymi oprawkami, z tajemniczym uśmiechem przypominającym ten Mona Lizy. To jej najbardziej znana fotografia, ale tak naprawdę w momencie, gdy lekarka zniknęła, nie była już skromną dziewczyną. Miała 50 lat, za sobą, a może i wciąż przed sobą, wyjątkową karierę i sprecyzowane poglądy oraz postawy życiowe. Była katoliczką, bardzo oddaną praktykowaniu swojej wiary i przekonaną, że przed nią duchowa próba. Co wywróciło wszystko do góry nogami? Właściwie śledczy do dziś nie są zgodni co do tego, co się wydarzyło na tej wyspie. A emerytowany kapitan policji, George Resendez, zapamiętajcie to nazwisko, bo ono się jeszcze pojawi, powiedział wprost, że od samego początku cała ta sprawa była po prostu dziwaczna. Doktor Kilcoyne była asystentką profesora medycyny w Columbia College of Physicians and Surgeons. W tamtym czasie pracowała ciężko w Nowym Jorku, ale 25 stycznia 1980 roku zdecydowała się zrobić sobie przerwę i polecieć na wyspę Nantucket, gdzie już czekał na nią brat Leo, dyrektor IBM w Kanadzie. Wieczorem postanowiła zjeść kolację w swoim domu w Tom Nivers na wyspie. Oczywiście ze swoim bratem, ale także przyjaciółmi. Richardem i Grace Coffinami, którzy zamieszkiwali Nantucket. Tego wieczoru nic nie wydawało się odbiegać od normy. Kolacja się zakończyła i wszyscy biesiadnicy udali się na nocny odpoczynek. Jednak o 7:15 rano Leo odkrył, że jego siostry nie ma w domku letniskowym, w którym przebywali. Ale co dziwne, znajdują się w nim jej zimowy płaszcz, buty, zegarek i torebka. Wyglądało to bardzo niepokojąco, bo było oczywiste, że kobieta nie zostawiłaby żadnej z tych rzeczy z własnej woli wychodząc na zewnątrz. To był styczeń, a ranek był szczególnie zimny. Zresztą trudno sobie wyobrazić, co właściwie mogłaby załatwiać bez butów i torebki. Brat nie miał złudzeń, że zaszło coś niezwykłego, dlatego od razu zadzwonił do Departamentu Policji w Nantucket i opowiedział, jak się sprawy mają. Policjanci, jak się wydaje, również zrozumieli, że potencjalnie coś tu jest nie tak. Kobieta raczej na pewno nie udała się na zwykły spacer lub na zakupy. Ruszyli więc do działania i w pierwszej kolejności postanowili przeszukać gęsty las dębowy wokół posiadłości, a także pobliski staw. Kiedy okazało się, że żadnych śladów w tych okolicach nie ma, ekipa poszukiwawcza przeniosła się na południowo-wschodnie wybrzeże wyspy. Zaczęto się zastanawiać, czy jest możliwe, że kobieta zabrała ze sobą drugi zestaw ubrań i dodatków. Możliwe, że założyła inny płaszcz i buty, a do tego dobrała torebkę pasującą do nieco odmienionego wizerunku. Czy jednak mogłaby, bez pożegnania z bratem i przyjaciółmi, opuścić wyspę, udając się w podróż samolotem lub promem? Wydawałoby się to nietypowym i dziwnym zachowaniem. I rzeczywiście nic nie potwierdzało takiego przebiegu wydarzeń. Również lokalny szpital nie hospitalizował pacjentki, która pasowałaby do rysopisu pani doktor.
Rodzina i przyjaciele zaczęli się już niepokoić nie na żarty. Poszukiwacze natomiast z niepokojem spoglądali już w stronę torfowisk. Wydawało się, że zdecydowanie warto byłoby je przeczesać, podobnie jak wrzosowiska, a najszybciej można byłoby to zrobić, angażując helikopter Straży Przybrzeżnej. I ten rzeczywiście uniósł się w powietrze, wspomagając z góry żołnierzy, policję i strażaków. W sumie w tych poszukiwaniach brało udział 45 pracowników mundurowych i to tylko na ziemi. Kilka dodatkowych osób penetrowało teren z powietrza. Na lądzie udało się sprawdzić wszelkiego typu pustostany, opuszczone budynki i podejrzane miejscówki. I nic. Desperacja ratowników była spora, ponieważ jednak wyspa charakteryzuje się tym, że o ile ktoś nie opuścił jej drogą wodną lub powietrzną, a to sprawdzono, to nie mógł tak po prostu z niej zniknąć. Pani doktor gdzieś tu musiała być i być może potrzebowała pomocy. Aż do 28 stycznia ekipy łącznie z nurkami przeszukiwały wyspę, ostatecznie jednak poddając się. Wydawało się, że nie uczynił tego jednak na razie brat, który, jak sądzono, każdego dnia przeszukiwał plaże i tereny, które według niego mogły jeszcze kryć jakąś tajemnicę, a być może tylko rozmyślał na plaży. Na reakcję mediów nie trzeba było już długo czekać, ponieważ 31 stycznia 1980 roku The Inquirer oraz Mirror zaalarmowały, że zniknęła genialna lekarka, naukowiec. Rozpłynęła się w powietrzu na wyspie, której nie można opuścić niezauważenie. Przez chwilę rozejrzyjmy się po okolicy, bo warto. Pisarze i filmowcy kochali tę wyspę i nie bez powodu. No to gdzie my w ogóle jesteśmy? Ale wiecie co? Może ktoś z Was pamięta z dzieciństwa, albo i niekoniecznie z dzieciństwa, bo może oglądał już tak z dojrzalszym zaangażowaniem, serial komediowy Skrzydła, opowiadający o Joe Hackettie, który jest właścicielem linii lotniczej. Zatrudnia swojego trochę szalonego brata, może takiego lekko niebieskiego ptaka Briana oraz uroczą byłą stewardesę Faye. Dla mnie gwiazdą serialu, tak na marginesie, był wiecznie nieprzytomny i rozbrajający Lowell, mechanik, ale pamiętam też właścicielkę bufetu, Helen Chappell, przyjaciółkę braci z dzieciństwa. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że akcja działa się na wyspie Nantucket u wybrzeża stanu Massachusetts na południe od półwyspu Cape Cod, na tamtejszym lotnisku. Oczywiście w dużej mierze fikcyjnym, w tym sensie, że bohaterowie byli wykreowani na potrzeby serialu, tak jak i sama akcja, ale można było poznać wyspę, na której dziś jesteśmy. Piaszczystą, prawie bezleśną, choć tu i ówdzie lasek się oczywiście znajdzie, jak choćby w naszej opowieści. Wyspa ma około 140 km kwadratowych powierzchni, czyli jak dobrze widzę, jest trochę większa od naszej Gdyni o jakieś 5 km kwadratowych, a jej najważniejszą miejscowością jest Nantucket, siedziba hrabstwa o tej samej nazwie. Teraz jest tam najwięcej letników i turystów, którzy uwielbiają na przykład zbudowaną w 1746 roku drugą amerykańską latarnię morską. Ale w XVIII i XIX wieku przeważali tu poławiacze wielorybów. Jak donosi Wikipedia, w 1775 roku słynny myśliciel i polityk Edmund Burke w jednym ze swoich przemówień wskazywał mieszkańców Nantucket jako przykład odwagi i przedsiębiorczości. Dziś wygląda to już nieco inaczej, bardziej się tu wypoczywa niż pracuje, rzecz jasna poza stałymi mieszkańcami, ale przybysze z kolei mogą zaplanować tu przygody, na przykład w pobliżu wraku statku Andrea Doria i wyprawę śladami bohaterów Moby Dicka, czy jedynej ukończonej powieści Edgara Allana Poe, przygody Artura Gordona Pima. Bo wyspa to właśnie miejsce akcji tych dzieł. Tak tylko dla porządku powiem jeszcze, że Moby Dicka napisał Herman Melville. I myślę, że teraz już możemy wracać do sprawy. W mediach scharakteryzowano panią doktor jako nieszczególnie towarzyską. Okresami miała to być nawet samotniczka, która ponad wszystko uwielbiała swój dom w ustronnym zakątku wyspy. Wprawdzie obecnie służył jej głównie jako letni, to jednak w praktyce starała się uciekać do swojego ukochanego lokum, kiedy tylko mogła, w przerwach w trakcie intensywnych badań nad nadciśnieniem tętniczym. Pytania się mnożyły, sprawa wydawała się ocierać prawie o klimat paranormalny i być może z czasem taką aurę by zyskała.
gdyby nie to, że w lutym 1988 roku nastąpiło przełomowe odkrycie, przynajmniej pozornie. 3 lutego, więc tydzień po tym, jak pani doktor rozpłynęła się w powietrzu, grupka przyjaciół biegała z psem niedaleko domu w Tom Rivers, oczywiście na wyspie. David Cocker i Lisa Ladd dostrzegli coś dziwnego na bagnach na wschód od Tom Rivers Road. Znalezisko przykuło ich uwagę i sprawiło, że nogi wrosły im w ziemię. Oto patrzyli na dziwny stosik rzeczy, piramidkę składającą się z paszportu poszukiwanej lekarki, jej książeczki oszczędnościowej, butów i portfela. W środku portmonetki znajdowało się $100 w jednym banknocie. Jednak, co zdumiewające, cała ta dziwaczna konstrukcja została ułożona dosłownie mile na północny wschód od domu kobiety. Jest więc oczywiste, że ten teren został już przeszukany nie raz i z całą pewnością tych rzeczy wcześniej tu nie było. Zastanawiało także ich ułożenie, którego śledczy nie potrafili w żaden sposób wytłumaczyć. Dlaczego ktoś zdecydował się skonstruować tak zdumiewającą wystawkę? Zdecydowanie działo się tu coś dziwnego, a policja nie zamierzała teraz już tak tego zostawić. Na powrót zmobilizowano funkcjonariuszy, strażaków i ochotników. Wszystkie te grupy znów ruszyły w teren, aby spróbować odnaleźć kobietę. Ratownicy nie musieli iść daleko, by dokonać kolejnego odkrycia. Dosłownie 150 metrów od dziwnej piramidki, znalezionej niedawno przez spacerowiczów. Tym razem natknięto się na brązową bluzkę z długimi rękawami, która z całą pewnością należała do dr Kilcoyne. Czekała na odkrycie, wisząc na dębie. Kiedy przyglądano się stosowi rzeczy należących do kobiety, przez myśl śledczym przeszło, że prawdopodobnie zdecydowała się opuścić ten świat i to ona pozostawiła swoje rzeczy w tak idealnym porządku. Do tej teorii z pewnością jednak nie pasowała bluzka, bo trudno się spodziewać, żeby ta stateczna 50-letnia kobieta, gorliwa katoliczka, zdecydowała się odebrać sobie życie, pozbawiając się wcześniej tekstyliów. Wszystko jedno, czy brałaby pod uwagę drzewo, czy wodę, to jednak zawsze była możliwość, że natura ciało odda. A nikt nie miał wątpliwości, że raczej nie chciałaby być wtedy bez ubrania. Policjanci byli zmuszeni rozważyć zupełnie inny przebieg wydarzeń na wyspie. Tylko sęk w tym, że nikt do końca nie wiedział, jaki właściwie. Nawet dziennikarze z dwóch wymienionych już wcześniej pism nie mieli zbyt wiele pomysłów, więc na początku po prostu poinformowali o znaleziskach, co zresztą już było dość szokujące i wywoływało spore zamieszanie, i wznowieniu akcji poszukiwawczej. Jednak szczegóły tej sprawy były tak fascynujące, że natychmiast podchwyciły ją bostońskie gazety i stacje telewizyjne, a także sam The New York Times. Wszyscy się zgodzili, że nie była to zwykła sprawa zaginionej osoby. Wniosek tyleż błyskotliwy, co mało użyteczny, ale ponieważ o tym zaginięciu zaczęto mówić coraz głośniej, wreszcie pojawiły się informacje od mieszkańców. Okazało się, że ci mieli na przykład widzieć panią doktor w Bostonie. Sygnały napływały także z innych części kraju, a policjanci pod nadzorem prokuratury badali wszystkie ślady, które prowadziły między innymi do Nowego Jorku, w pobliże mieszkania lekarki. Jednak miejsca, w których mieszkała i pracowała, nie dostarczyły śledczym żadnych nowych wskazówek. Na samej wyspie ludzkie języki oczywiście szalały, a wyobraźnia podsuwała ludziom najdziwniejsze scenariusze. Co bardziej empatyczni mieszkańcy Nantucket denerwowali się tą gorączką w środku zimy, plotkami, absurdalnymi domysłami, zauważając, że przydałoby się przede wszystkim trochę współczucia dla zaginionej kobiety. Właśnie taką postawę promowała m.in. Rosie Riley, uczennica liceum w Nantucket, która wydawała się mieć więcej zdrowego rozsądku niż wielu dojrzałych ludzi, karmiących się głównie plotkami. Jednak i ona w jakimś stopniu poddała się magii tej sprawy, do tego stopnia, że napisała na jej temat książkę, zaznaczając jednak, że mimo wszystko jest ona luźno oparta na faktach, z konieczności, bo w rzeczywistości są one przecież nieliczne i niejasne. Ona akurat ostatecznie po gruntownym zbadaniu sprawy opowiadała się za tym, że być może kobieta weszła po prostu do oceanu. I była to jedna z pierwszych teorii, które wydawały się mieć jakikolwiek sens.
a zaczęła funkcjonować oczywiście jeszcze długo przed tym, nim wyszła książka. Mówiono, że pani doktor mogła mieć jakieś epizody depresyjne. Czuła się samotna, przepracowana, przytłoczona wyzwaniami życia zawodowego i jedyne, co mogła z tym wszystkim zrobić, to po prostu uciec w ten sposób. Gdy zaczęto się zastanawiać, kto właściwie podsunął opinii publicznej ten pomysł, okazało się, że był to brat kobiety, Leo, który wyznał policji, że siostra była bardzo zdenerwowana i wyglądała na trochę zdezorientowaną. On sam postanowił spotkać się z siostrą na wyspie, ponieważ uważał, że trzeba zorganizować dla niej wsparcie psychologiczne lub psychiatryczne. Sądził, że namówił ją do zasięgnięcia porady lub wręcz umówi niedługo z odpowiednim specjalistą. Trop wydawał się być obiecujący, teraz wszystko się wyjaśni. Śledczy postanowili po prostu się na nim skupić. Sprawdzili, jak zachowywała się pani doktor w ostatnim czasie, przed tym jak ślad po niej się urwał. Okazało się, że przyjaciele faktycznie zauważyli pewną zmianę w jej zachowaniu. Wspomniani już Richard i Grace, którzy zjedli z kobietą kolację, ocenili, że była podekscytowana i reagowała jakby ponad swoją zwykłą aktywność. Trudno im było sprecyzować, o co chodziło, ale jak określili, niektóre jej deklaracje sprawiały, że brwi same podnosiły im się do góry z zaskoczenia. Kobieta miała dokonać dużego odkrycia medycznego i bardzo się tym cieszyła, bo pracowała nad tym od lat. Nie była pewna, czy jej się to uda, ale ostatecznie praca się opłaciła i teraz już można było czekać na wielki przełom. Znajomym jednak wydawało się, że wcześniej nic tego nie zapowiadało, ale oczywiście odkrycia czasem mogą przyjść nagle, niekiedy nawet przypadkiem. Była to informacja mimo wszystko sensacyjna. Do tego udało się ustalić, że kobieta pojechała taksówką do centrum Nantucket, aby kupić artykuły spożywcze za $646 oraz alkohol za kolejne 200. Robi się naprawdę zaskakująco, bo w 1980 roku były to kwoty naprawdę znaczące, za które można byłoby zrobić całkiem wytworne przyjęcie. Policja, idąc tropem rewelacji przekazanych przez brata, w końcu dokonała przełomowego w tym kontekście odkrycia. Znalazła bowiem bezcennego świadka, który mógł powiedzieć co nieco na temat tego, jak zachowywała się pani doktor tuż przed zniknięciem. 26-letnia Andrea Princip zetknęła się z panią doktor, gdy ta w Connecticut zrobiła sobie przerwę w drodze. Okazało się, że kobiety spotkały się bardzo przypadkowo. Lekarka zaczepiła Andrę, pytając o jakiś dobry, zaufany hotel w okolicy. Zadeklarowała, że musi odpocząć, ponieważ jest bardzo rozemocjonowana i ma wrażenie, że staje się już nerwowym wrakiem, czy też inaczej kłębkiem nerwów, to już zawsze kwestia tłumaczenia. Ale kontekst jest tu mniej więcej ten sam. Emocji nie brakowało. 26-latka z życzliwością pomogła, prowadząc 50-latkę do Mariotu i po drodze prowadząc z nią sympatyczną, mimo wszystko relaksującą rozmowę. Doktor Kilcoin najwyraźniej było to bardzo potrzebne. Oderwała się od myśli, z którymi nie mogła sobie poradzić, uspokoiła, zrelaksowała i w dowód wdzięczności zaprosiła nową znajomą na kolację. Podczas niej zakupiła drogie wino i zabawiała swojego gościa opowieściami o swoim medycznym odkryciu. Była bardzo szczęśliwa, podekscytowana do tego stopnia, że chciała, aby cały świat dzielił z nią radość związaną z tym przełomem, ale z drugiej strony trochę się tego obawiała. Taka myśl nieco ją przytłaczała. Nie wiadomo, czy serio, czy może pół żartem, oferowała nawet kelnerce pracę w laboratorium w Nowym Jorku, tłumacząc, że przecież w takim miejscu pracują nie tylko naukowcy. Są tam także kadry administracyjne i służby, nazwijmy to tak, techniczne. Do wrażeń kelnerki z tego spotkania jeszcze wrócimy. Po kolacji okazało się, że w hotelu nie ma ani jednego wolnego miejsca i pani doktor nagle została na lodzie. Ale nowa przyjaciółka postanowiła, że chętnie pomoże. Z przyjemnością podejmie ją w swoich progach, zapewniając nocleg. I tak też się stało, jednak pani doktor wstała bardzo wcześnie, bo o 5:30 i wyszła, nie zawracając więcej głowy Andrei. Następnie w śledztwie pojawił się bardzo kontrowersyjny dowód, na temat którego zdania podzielone były już zawsze.
Brat dostarczył policji taśmę, która zawierała prawie 2 godziny nagranej rozmowy telefonicznej pomiędzy nim a siostrą. Choć trzeba od razu zaznaczyć, że nie była to jedna zwarta całość. Słychać było, że są to różne fragmenty, które tworzą dość chaotyczny przekaz. Mógł brzmieć jak nieuporządkowany strumień świadomości lekarki, która próbowała przekazać jakby wszystko naraz. Nowości o rezultatach swoich badań, ale wspominała też co chwilę, że ona sama, jak i jej brat, teraz w związku z tym wszystkim są w ważnym momencie życia i będzie on stanowił dla nich duchową próbę. To wszystko może jeszcze nie brzmiało aż tak dziwnie, bo przełom jak to przełom zawsze jest wyzwaniem, szczególnie jeśli mamy na uwadze, że siłą rzeczy w jakiś sposób wszystko to jest wyrwane z kontekstu. Wiadomo, skoro słychać tylko część rozmowy, czy też jest to kolaż różnych rozmów, to faktycznie może brzmieć to nienaturalnie. Ale pojawiły się zdania, które faktycznie mogły niepokoić. Kobieta wydawała się sugerować, iż otrzymała wiadomość od zmarłej żony brata, Julie. Jednak i tu są te same wątpliwości. Nie znamy kontekstu. Nie wiemy, co kobieta w ogóle miała na myśli i czy dokładnie tak to ujęła. Montaż w każdych czasach czynił cuda. Skąd brat miał tę taśmę? Okazało się, że, jak powiedział, znalazł ją w domu siostry, w dom Nevers na wyspie. Wydawało się, że ten dowód bardzo mocno wspiera tezę brata. Ten przekonywał od samego początku, że kobieta doświadczała jakiegoś epizodu psychotycznego, może depresyjnego, a jej wywody udało się nagrać, w związku z czym nasuwa się oczywisty trop. Problem tylko w tym, że wielu przyjaciół lekarki zdecydowanie zaprotestowało. Słuchając taśmy, stwierdzili, że ona zawsze mówiła w ten sposób, odkąd ją znali. Dużo, szybko, a kiedy takie rozmowy są przypadkowo skomponowane, to nic dziwnego, że ich treść nie jest jakoś szczególnie błyskotliwa. Jednak sam ton był im doskonale znany. Kiedy się podekscytowała, była szczęśliwa lub pełna nadziei, dosłownie nie można było wtrącić słowa w jej wypowiedzi. Ale nie świadczyło to o żadnym załamaniu nerwowym czy epizodzie maniakalnym. Wręcz przeciwnie. Według przyjaciół lekarka była po prostu sobą. Wrażenie chaosu mógł wprowadzać brak niektórych fragmentów rozmowy. Ale to z kolei wyraźnie sugerowało, że trzeba by się zastanowić nad tym, kto i dlaczego manipulował taśmą. Ci, którzy przebywali z kobietą na co dzień, nigdy nie słyszeli od niej niczego dziwnego, co miałoby sugerować, że kontaktuje się ze zmarłą szwagierką lub wybiera się na jakiś wyższy poziom świadomości. Taśmę puszczono między innymi dr Rosamund Kane, koleżance dr Margaret, a ta oświadczyła, że według niej nic tu nie wskazywało na to, by koleżanka cierpiała na depresję. Oczywiście mogła się czymś martwić, każdego coś w życiu niepokoi, to nic dziwnego. Reszta zespołu oczywiście nie musiała wiedzieć, co dokładnie, ale z drugiej strony akurat Margaret bardzo trudno byłoby ukryć emocje, bo zwyczajnie tego nie umiała. Jeżeli poddawała się jakimś nastrojom, to wszyscy w zespole natychmiast o tym wiedzieli. Z jednej strony w pewnym sensie była introwertyczką i wiele rzeczy trzymała dla siebie, lubiła spędzać czas sama ze sobą, nie nudziło jej to. Z drugiej strony nie oznacza to, że też była jakimś pustelnikiem. Mogła uważać, że jest bardzo blisko jakiegoś odkrycia. I to też nic dziwnego. W końcu pracowała naukowo w laboratorium i każdy, kto prowadzi tego rodzaju działalność zawodową, ma na to nadzieję, po to to robi. I niektórym faktycznie się to udaje. Gdyby tak było, to nic dziwnego, że chciałaby się podzielić z bratem, a może nawet innymi życzliwymi osobami, których spotykała na swojej drodze. Doktor Rosamund Kane ostatecznie powiedziała, że nie potrafi tego wszystkiego rozgryźć. Stwierdziła dla New York Magazine, że jednego jest pewna. To nie był atak na własne życie. Margaret po prostu taka nie była. Bardzo podobne wrażenie ma wspomniana tu już Rosie Raleigh, niegdyś nastolatka, potem dorosła już mieszkanka wyspy i dojrzała badaczka tej sprawy. Zajmuje się nią od swojej młodości. Słuchała taśmy nieraz i analizowała ją pod każdym kątem, konsultując się z wieloma postronnymi osobami. Stwierdziła, że nie ma w tej rozmowie niczego, co dostarczałoby przekonujących argumentów, że lekarka była w epizodzie maniakalnym lub planowała zakończyć swoje życie.
To był po prostu głos kogoś rozemocjonowanego, czymś, na czym mu bardzo zależało, oceniła. Obawia się, że tak zwane dziwne zachowanie pani doktor tuż przed zniknięciem najprawdopodobniej jest po prostu nadinterpretacją, która została spowodowana silną sugestią, ukierunkowaniem śledczych na jeden konkretny kontekst. Brat wyraźnie i od razu stwierdził, że siostra miała spadek nastroju. Chciał ją podobno umówić z psychiatrą. Dostarczył taśmę, która rzeczywiście w pierwszej chwili brzmiała dziwnie i odruchowo można było uznać, że stanowi dowód potwierdzający słowa Leo. Ale kiedy odrzucić tę sugestię, spojrzeć na te wszystkie fakty na zimno, sprawa wydaje się mieć zupełnie inny wydźwięk. Mieszkańcy wyspy, którzy obcują z letnikami posiadającymi na wyspie domy, doskonale wiedzą, że ich zakupy za $600 wcale nie są niczym dziwnym. Szczególnie jeśli bywalec letniego domu, nawet w zimie, jest osobą dobrze sytuowaną. Zazwyczaj ktoś, kto przyjeżdża na dłuższy pobyt, robi wielkie zakupy, a szczególnie w zimie, kiedy komunikacja jest bardzo utrudniona, a czasem wręcz niemożliwa. Nic dziwnego, że zakupy były bogate i wszechstronne, różnorodne. Pracownicy zauważają, że dobry humor lekarki, jej ekscytacja osiągnięciami w pracy, ale też i urlopem, po którym być może ogłosi coś ważnego, były częścią jej natury. Tak reagowała, nie widzieli w tym nic dziwnego. Przyjaciele Margaret uczulają jednak do dziś, że być może jej zwyczajów i osobowości, zachowań nie wolno oceniać w oderwaniu od tego, że bardzo wyprzedzała swoje czasy i na pewno znacznie różniła się od wielu innych statecznych pań w jej wieku. W pewnym sensie była przebojowa, energiczna i nawet jeśli w jakimś stopniu lubiła samotność i cieszyła się własnym towarzystwem, to wcale nie znaczy, że miała jakieś epizody depresyjne. Była pierwszą kobietą przyjętą do szkoły medycznej Uniwersytetu Vermont i edukację tę przeszła z wielkimi sukcesami. Uzyskała tytuł doktora medycyny w 1964 roku. Dziś wydaje się, że jest to osiągnięcie dostępne wielu ambitnym kobietom, ale nie w tamtym czasie. Wówczas medycyna wciąż jeszcze była zdecydowanie zdominowana przez mężczyzn, a kobiety były rzadkością, nawet w szpitalach czy w zwykłych poradniach. Oczywiście mówię tu o lekarkach. A co dopiero wśród grona wybitnych naukowców. Jednak ona zdobyła upragniony tytuł i była tak charyzmatyczna i zdeterminowana, że szybko wspinała się po stopniach kariery w akademickim ośrodku medycznym. To prawda, tak spektakularna kariera w tamtym czasie kosztowała ją rezygnację z rodziny, ale realizowała się w pracy, mogąc pozwolić sobie na świetne mieszkanie w Nowym Jorku, drugie w Bostonie, a dodatkowo dom na wyspie Nantucket, który bardzo kochała. Pomimo, że była dobrze sytuowana, miała za sobą spektakularną karierę, a być może przed sobą ten największy sukces, to nie obnosiła się tym wszystkim na wyspie. Swój ukochany dom zakupiła w sierpniu 1970 roku i to tam szukała odtąd odpoczynku od wielkiego miasta i energicznie rozwijającej się kariery. Fakt, że budynek był oddalony od innych i mieścił się w środku dębowego lasu, wcale nie oznacza, że miała problemy psychiczne. Raczej, że szukała spokoju i odpoczynku i to podkreślają jej przyjaciele. Zresztą nie alienowała się zupełnie, bo została chociażby prezesem powstającego 4 lata po jej związaniu się z wyspą Stowarzyszenia Obywatelskiego. Nie obyło się jej bez pewnych kontrowersji, jak to zwykle przy inwestycjach ziemskich bywa. Lekarka dołączyła do grupy 12 właścicieli nieruchomości, którzy zdecydowali się na pozew zbiorowy przeciwko deweloperowi, który zamierzał podzielić teren przylegający do ich posesji. Niestety nie bardzo wiem, co to w praktyce oznaczało, ale jak można się tylko domyślać, być może chciał przeznaczyć te działki na jakieś inwestycje zupełnie zmieniające charakter tych obszarów. Nie wiem, ale myślę, że mogło chodzić o coś w tym rodzaju. Ale po zaginięciu kobiety żadna nitka nie prowadziła do tego akurat kłębka nieporozumień inwestycyjno-deweloperskich, szczególnie, że była to już przeszłość. Ale tak naprawdę trudno też znaleźć jakiekolwiek inne wiarygodne tropy. Nigdy nie odnaleziono przecież ani żywej pani doktor, ani też jej ciała. Nikt nie wpadł na to, w jaki sposób mogła ewentualnie opuścić wyspę i skąd jej rzeczy mogły wziąć się w miejscu, które wcześniej było dokładnie przeszukane.
Mało tego, jaki sens tkwił w ich dziwacznym ułożeniu? Nie mówiąc już o tym, że te buty to były sandały. Ani to na zimę, ani to na plażę. Wyglądało to trochę tak, jakby ktoś, kto nie ma pojęcia o tym, jak powinna się ubrać kobieta o tej porze roku, próbował zainscenizować sytuację, w której rozbierała się, aby na przykład pójść w stronę oceanu. Z drugiej jednak strony zawsze można było zastanawiać się, czy w sytuacji podbramkowej, krytycznej, o takich rzeczach po prostu się nie myśli. Być może lekarka chwyciła pierwsze lepsze obuwie, bo liczył się cel. Wszystko inne to był drugi plan. Ale jeszcze nie to było najdziwniejsze. Tydzień po zniknięciu kobiety, jeden z samolotów biorących udział w akcji poszukiwawczej, za sterami którego siedział mieszkaniec wyspy Bob Garland, rozbił się. I do dziś nie wiadomo, jakie były dokładnie okoliczności tego zdarzenia. A przede wszystkim, jaki charakter miała usterka, która do tego doprowadziła. Nie ma jednak wątpliwości, że ta wielka strata bardzo pokrzyżowała swego czasu plany ekip ratunkowych. Następny interesujący fakt wiąże się z głównym śledczym, Polem Hunterem. Tak naprawdę dopiero rozpoczynał swoją pracę jako szef policji, dosłownie dokładnie w dniu, w którym zniknęła pani doktor. Oczywiście było to wielkie wydarzenie, wszyscy o tym wiedzieli, mówili. W jakimś stopniu była to taka trochę nowa epoka w tym wycinku lokalnej historii wyspy. Oznaczało to, że nie było tam nikogo doświadczonego, kto mógłby przeprowadzić śledztwo na najwyższym możliwym poziomie. Wyglądało to trochę tak, jakby ktoś, a może los, czekał na odpowiedni moment, by uniemożliwić dojście do prawdy. Kiedy po wielu latach znana nam już badaczka sprawy postanowiła zebrać wszystkie fakty, zwróciła się oczywiście do Departamentu Policji w Nantucket o akta sprawy. Ale niestety zniknęły i to już kilka lat po pierwszym śledztwie. Przynajmniej te oficjalne, bo co zaskakujące, okazało się, że istniały różnego typu kopie. I one wciąż były w posiadaniu różnych mieszkańców wyspy. I niektórzy wreszcie ujawnili posiadaną dokumentację. Pierwotnie, co stało się jasne, co najmniej dwa ważne raporty zostały dawniej oficjalnie utajnione, a mianowicie ten z 9 marca 1980 roku i drugi z 23 marca 1980 roku. A obydwa miały tego samego autora, mianowicie zastępcę szeryfa Petera Robinsa z biura hrabstwa Barnstable. Dlaczego akurat ten człowiek sporządził te dokumenty? Ponieważ był na miejscu zdarzeń mniej więcej miesiąc po zniknięciu pani doktor i miał do dyspozycji psa, który był wyszkolony do odnajdywania ciał. Pies złapał trop w sypialni lekarki, ale co ciekawe, zbliżając się do jednej ze ścian, dostał czegoś w rodzaju obsesji. Drapał to miejsce, wręcz gryzł ściany i robił co się da, aby zwrócić uwagę swoich opiekunów na to miejsce w domu. I skutecznie, bo policjant zlecił testy z użyciem luminolu, a popryskane nim powierzchnie świecą w ciemności, jeśli mają kontakt z ludzką krwią. Oczywiście nawet jeżeli nie jest ona widoczna na pierwszy rzut oka. I można byłoby się spodziewać, że tu nastąpi wielki zwrot akcji, bo testy dały wynik pozytywny. I to nie tylko w odniesieniu do ściany, ale również listwy przypodłogowej, podłogi, a także wanny i umywalki w łazience. Robbins nie zamierzał tego ukrywać. Rozumiał wielkie znaczenie tych ustaleń, wobec czego zgłosił je oczywiście policji w Nantucket i swoim przełożonym. Niestety jednak nic się nie wydarzyło. Wydaje się, że Robbins był zmuszony wycofać się z pójścia tą drogą i w swoim raporcie zawarł stwierdzenie, że zdaniem innych śledczych plamy nie wydawały się wystarczająco duże. I była możliwość, że mogły powstać w zupełnie zwykłych okolicznościach. Rozumiem, że sugerowano tu jakieś skaleczenia, uraz, który nie wiązał się ze zniknięciem Margaret. Jednak wiele szczegółów tej sprawy, mniej lub bardziej znaczących, było przekazywanych do wiadomości publicznej, a z czasem oczywiście znała je także prasa. Jednak fakt, że pies zareagował tak gwałtownie, w oczywisty sposób wskazując na to, że coś tam się mogło wydarzyć, a potem testy z użyciem luminolu to potwierdziły, został skrzętnie ukryty i nikt przez lata się o tym nie dowiedział.
Do dziś nie wiadomo, dlaczego tak się stało. Wydaje się, że policja i strażacy, którzy brali udział w akcji, absolutnie nie byli przekonani, że kobieta po prostu gdzieś poszła i zniknęła, na przykład w oceanie. Po latach wspominano, że komendant straży pożarnej, wspomniany już wcześniej Watts, nieoficjalnie nazywał całą tę sprawę największym oszustwem, jakie kiedykolwiek popełniono w tym mieście. Paul Smith, policjant, uznał z kolei, że wcale nie jest wykluczone, iż dr Kilcoyne tak naprawdę gdzieś żyje. Kiedy słyszy się taką opinię, wydaje się, że osoba, która ją wygłasza, żyje chyba w świecie fantazji. Natomiast mundurowy tłumaczył jednak, że ma swoje racje. Lekarka była wtedy przygnębiona, przeżywała trudne chwile, więc mogła zainscenizować zakończenie swojego życia, aby całkiem je odmienić, a jednocześnie uniknąć tłumaczenia się przed bratem Leo i całym swoim środowiskiem. Śledczy uważają, że to dlatego jej rzeczy zostały znalezione w miejscu, które było już uprzednio przeszukane. Chciała mieć pewność, że jej zniknięcie zostanie odpowiednio zinterpretowane. Policjant wierzy, że odkrycie, którego dokonała badaczka, przytłoczyło ją samą. Nie wiedziała też, jak zostanie wykorzystane. Wręcz obawiała się tego, że będzie prestiżowo nagrodzone, a to było ponad jej siły. To dlatego miałaby według niego mieszkać w Kanadzie pod fałszywą tożsamością. No jest to oczywiście jedna z teorii, natomiast jej ocenę pozostawiam wam. Podobnie zresztą jak wszystkich pozostałych. Kolejną opcję podsunął inny mundurowy z policji stanowej. Ustalił, że mały samolot opuścił wyspę wczesnym rankiem jeszcze przed otwarciem lotniska. Ale co najciekawsze, do dzisiaj tak naprawdę nie udało się ustalić, do kogo należał, kto go pilotował i przede wszystkim dokąd i z kim odleciał. Lotnisko było wtedy zamknięte, dlatego nie ma żadnych dokumentów dotyczących tego lotu. Czy ktoś ze znajomych, bliskich, rodziny kobiety pomógł jej uciec od dotychczasowego życia? Czy mógł to być brat? Z czasem nawet ci ludzie, którzy byli zaangażowani w śledztwo i poszukiwania, a pierwotnie twierdzili, że kobieta odmieniła swój los z własnej woli, czy to odchodząc na zawsze, czy też przenosząc się po prostu w inne rejony świata, zmienili zdanie. Uświadomili sobie, że czas do tej pory podsunąłby, chcąc nie chcąc, nowe tropy. Tymczasem takowych nie było. To prowadzi ich do wniosku, że wszelkie teorie spiskowe mogą być prawdziwe. Resendez, wspomniany na początku, doszedł do wniosku, że jest możliwe rozwiązanie tej sprawy i przez lata obserwował nekrologi, monitorował wystawione w różnego typu instytucjach i szpitalach akty zgonu, śledził doniesienia medialne na temat osób, które doznały jakiejś traumy, wskutek której cierpiały na amnezję. Uważał też, że być może ktoś z otoczenia pani doktor, tego nowego, prędzej czy później będzie szukał jej bliskich. Zechce odkryć jej tożsamość i przeszłość. Nigdy jednak żaden tego typu ślad się nie pojawił. A gdyby ktoś faktycznie wtedy pomógł jej uciec, chociażby po to, aby mogła podjąć leczenie ze względu na załamanie nerwowe, to i tak kobieta nie mogłaby się po prostu rozpłynąć w powietrzu. Byłyby ślady chociażby tego, że odeszła na zawsze, gdzieś w jakimś szpitalu. Również Zimmerman, neurolog i współpracownik lekarki, uważa, że raczej nie ma jej już wśród żywych. Od dawna, pewnie od samego początku sprawy. Ale oczywiście sam również ma teorię na ten temat i jak można się domyślić, rozwiązania szukał tak trochę w okolicach swojej branży i w związku z tematami, którymi sam się zajmuje. Co pewnie zresztą jest naturalne. Przede wszystkim ustalił jednak coś bardzo istotnego. Rzeczywiście wydaje się, że badaczka mogła być u progu dużego odkrycia, ponieważ kilka tygodni przed zniknięciem odnotowała, iż zgodnie z jej hipotezą, jej i wydaje się zespołu, ludzki mózg jest w stanie regulować ciśnienie krwi z pomocą hormonu peptydowego, a jego obecność faktycznie odkryto potem w badanym mózgu i teoria zaczęła wyglądać co najmniej bardzo przekonująco. Jej koledzy skomentowali po latach, że w tamtym czasie tego rodzaju odkrycie pewnie mogłoby zaowocować naprawdę Nagrodą Nobla. I z jej strony nie musiał to wtedy być wcale żart ani metafora. To byłby ogromny przełom dla milionów ludzi na świecie.
Jednak tak gigantyczne emocje, wielka odpowiedzialność, silna presja, jaką zaczęła odczuwać, mogły wpłynąć na jej stan. I jak mówi Zimmerman, mogła mieć problemy neurologiczne albo psychiatryczne. Wpisałaby się w ten sposób w statystyki, które jasno pokazują, że ludzie w wieku 45-50 lat mogą po raz pierwszy doznać poważnych problemów tego typu. Współpracownik kobiety uważa, że to właśnie kłopot medyczny stał się powodem całej tej katastrofy. Tylko że tak naprawdę nie ma żadnego dowodu na to, iż kobieta zmagała się z aż tak poważnym problemem psychicznym, neurologicznym, czy w ogóle jakimkolwiek innym zdrowotnym. Wręcz przeciwnie, bardzo krótko przed tym, nim zniknęła, na swojej drodze spotkała 26-latkę, z którą łatwo nawiązała kontakt. A ta w tamtym czasie zaprosiła ją nawet na nocleg do własnego domu. A trudno sobie wyobrazić taką sytuację, gdyby lekarka była w epizodzie maniakalnym, psychotycznym. Bo jednak nawet ktoś niewykwalifikowany bardzo łatwo zauważa dziwne zachowanie człowieka z takim problemem. Duże zaburzenia po prostu widać. Gdy chore osoby są obserwowane przez napotkanych przypadkowo ludzi, ci relacjonują, że zachowywali się niepokojąco, choć sami nie potrafili zdiagnozować problemu. Czuli jednak, że coś jest nie tak. W tym przypadku tak nie było. Margaret ewidentnie była nieco zmęczona tym całym zamieszaniem w swoim życiu, ale gdy zaczęła opowiadać o tym, czym się zajmuje, było jasne, że te emocje są po prostu adekwatne do sytuacji i jej aktualnych przeżyć. Wiele osób podnosiło potem, że nikt poza bratem tak naprawdę nie zauważył, aby mogła mieć problemy psychiczne. Jej kolega, neurolog Zimmerman, do swoich wniosków, które Wam przed chwilą przytoczyłam, doszedł po latach, kiedy on sam nabrał zawodowego doświadczenia i były to takie refleksje post factum, ale sądzę, że gdyby na bieżąco coś takiego się działo, raczej by to mimo wszystko zauważył. Według wielu wyraźny trop prowadzi w takim razie do brata, ale czy mógł skorzystać na odejściu siostry? Pierwsze flagi ostrzegawcze, jak się okazuje, pojawiły się już bardzo krótko po zniknięciu kobiety. Ludzie, którzy brali wtedy udział w śledztwie i poszukiwaniach, mówili autorce książki dotyczącej tej sprawy, że byli bardzo zaskoczeni postawą brata. Kiedy jakiś członek rodziny decyduje się skończyć ze sobą, to jego bliscy mimo wszystko zwykle bywają tym nieco zaskoczeni i trochę czasu zajmuje im pogodzenie się z takim scenariuszem zdarzeń. Tak naprawdę nigdy też nie mogą być pewni, że coś takiego się wydarzyło, jeżeli nie znaleziono ciała ani żadnych dowodów na taki scenariusz, kiedy na przykład brakuje listu pożegnalnego. W tamtym czasie tak naprawdę nic nie było wiadomo, nie było żadnych dowodów. Ale to właśnie Leo przekonywał wszystkich, że najprawdopodobniej odpowiedzią jest decyzja pani doktor. Miała dość życia, które ją przytłoczyło. Pisarka mówi: uznałam to za uderzające, bo jeżeli ukochana osoba znika, ostatnią rzeczą, jaką chcesz uznać, jest to, że nie ma jej już wśród żywych. Ale jej brat stanął w tym punkcie prawie od razu i opuścił wyspę następnego dnia. Nie kwestionował tego, że siostra straciła życie na własne życzenie. Wydawało się, jakby nie brał pod uwagę innych teorii, ale przede wszystkim jest też tym człowiekiem, który na śmierci swojej siostry po prostu mógł zyskać, ocenia pisarka. Leo nie angażował się specjalnie w poszukiwania siostry, a przede wszystkim w wyjaśnienie tego, co się wydarzyło. I już w czerwcu 1980 roku pojawił się w sądzie spadkowym w Nantucket, by postarać się o prawne możliwości do zarządzania jej majątkiem. Istotnie przejął całą kontrolę nad jej posiadłością, finansami, samochodami i oszczędnościami, a wszystko to składało się na niemały majątek. Dwa mieszkania w Nowym Jorku i Bostonie to już mała fortunka. Oczywiście publicznie zostało to odebrane jako typowe odziedziczenie spadku po siostrze, która odeszła, więc w jakiś sposób stwierdzono, że sprawa jest rozwiązana. Ale wiele osób głośno mówiło, że ta zgoda na najgorszy możliwy scenariusz zdarzeń, która bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć prawie nigdy, nie staje się udziałem rodzin, które właściwie nic nie wiedzą, kompletny chłód, oschłość i ignorowanie tego, co się wokół sprawy dzieje, wydały się ludziom bardzo dziwne. Leo zaczął ich zastanawiać.
Przede wszystkim o nic nie pytał, jakby wszystko wiedział. Nie dopytywał o żadne relacje świadków, którzy w ostatnich chwilach życia Margaret byli z nią. Nie interesowało go, co robiła, jak się zachowywała, co mówiła. Nie sprawdzał właściwie prawie żadnych tropów. Kiedyś musiał zareagować, bo policja uznała za przełom odnalezienie kelnerki, która obsługiwała Margaret, i brat zaginionej do niej zadzwonił. Okazało się, że skupił się na tym, by wcisnąć jej wersję o tym, jak bardzo jego siostra była zdołowana i jak marzyła o tym, by skończyć ze sobą. Kelnerka była zszokowana i odpowiedziała mężczyźnie, że nie ma mowy, aby pani doktor odebrała sobie życie, bo wyraźnie był to jej czas. Była z siebie bardzo dumna, pomimo widocznego zdenerwowania i stresu, który wiązał się z nowymi wyzwaniami. Jednak swego rodzaju trema, obawa przed wielkimi wystąpieniami publicznymi, czy też zupełną zmianą trybu życia z cichego na taki na świeczniku, to jednak nie to samo, co załamanie nerwowe prowadzące do oceanu. Kojarzy mi się to na przykład z wielkim stresem, o którym mówią na przykład kandydatki do korony najpiękniejszej kobiety świata, które wchodzą na scenę i liczą na gigantyczny sukces, a jednak są maksymalnie zestresowane, a nerwy mają w strzępach. Oczywiście w tamtym czasie ta rozmowa i reakcja kelnerki zrobiły spore wrażenie i kazały się zastanowić, jaka jest rola Leo w całej tej sprawie. Niestety jednak nigdy nie udało się jej do końca zbadać, nawet po latach, bo 20 czerwca 1992 roku mężczyzna brał udział w kraksie drogowej, wskutek której uderzył w barierkę około mili na południe od Massachusetts Turnpike. Jak ustaliła policja, a w każdym razie jak przedstawiły to media, rzekomo opierając się na doniesieniach śledczych, miał zasnąć za kierownicą. Wydawało się, że odejście tej wpływowej, względnie bogatej i ustosunkowanej osoby, tak istotnej w śledztwie, mogłoby wiele zmienić, rozwiązać języki i odświeżyć pamięć, dodać odwagi wielu świadkom. Niestety jednak ci kluczowi zdążyli już do tej pory pożegnać się z życiem. Tak jak prokurator na wyspie Bob Mooney, szef policji Paul Hunter, najlepszy przyjaciel kobiety Richard Coffin. Z drugiej jednak strony można po prostu uznać, że mężczyzna, jej brat, nie rozpaczał, nie szukał odpowiedzi, zaufał pierwszej teorii, która wydawała mu się logiczna, bo był człowiekiem twardym i zasadniczym, który nie miał zwyczaju płakać nad rozlanym mlekiem. Stało się, to się stało. Teraz trzeba uporządkować sprawy urzędowo-spadkowe. Być może pamiętacie sprawę Marii Nichold, o której opowiadałam wam niedawno. I chociaż tam pewnym było, że kobieta cierpiała na pewne problemy psychiczne, nie zmieniało to faktu, że nikt nie mógł być z góry pewien, co tak naprawdę się stało. Specjaliści wyraźnie akcentowali, że często osoba z problemami psychicznymi jest w dalszym ciągu sprawna intelektualnie i ma często bardzo analityczny umysł. Wiele widzi, no i nie omija jej przecież całe zło tego świata. Funkcjonuje tak jak wszyscy, którzy spotykają na drodze tak dobrych, jak i złych ludzi. Więc problemy psychiczne, tak czy owak, absolutnie nie mogą wykluczać tego, że ktoś na przykład padł ofiarą czyjejś agresji. Tego typu problemy zdrowotne nie chronią przecież przed wszelkimi atakami, a nawet wręcz przeciwnie, często je prowokują. To dlatego postawa Leo tak zastanawiała. No ale swoją drogą ja osobiście akurat w tym przypadku to w ogóle nie wierzę w to, żeby ta lekarka, badaczka miała tego typu kłopoty. Współpracownicy spędzali z nią wiele godzin codziennie, ale ani oni, ani przygodnie poznane osoby w kluczowym czasie, czy też uczestnicy kolacji, nie zanotowali zachowań, o jakich głośno i szeroko mówił brat. Ponadto ewidentnie majstrował przy nagraniu ich rozmowy, starając się spreparować dowód na niezrównoważenie siostry. To prowadzi do wniosku, że albo on sam jest odpowiedzialny za jej zniknięcie, albo potem zależało mu na tym, żeby po prostu szybko przeprowadzić postępowanie spadkowe. Dlatego było mu na rękę, że siostra zostanie uznana za zmarłą. Po prostu chciał sprawnie przejąć jej majątek. Tyle tylko, że jest jedyną osobą majstrującą przy dowodach, taśmie. Nic więc dziwnego, że to właśnie o nim można myśleć, gdy zastanawiamy się, kto skomponował ten stosik ubrań, mający sugerować, że kobieta weszła do wody. Chyba że to ona sama tak dziwnie zmontowała tę taśmę.
Dlaczego mam wątpliwości w tym względzie? Ponieważ on przecież brał udział w tych rozmowach. Zdawał sobie sprawę, że nagranie to kompilacja wielu rozmów, a nie, jak to przedstawił policji, chaotyczny strumień świadomości, który wyrzuciła z siebie jego siostra. Ale nawet jeśli zrobił to on, to zabawa z taśmą i opowiadanie o rzekomym załamaniu się psychicznym siostry mogłyby świadczyć jedynie o tym, że spieszno mu było do powiększenia swojego majątku o zasoby siostry. Z drugiej jednak strony wszystko to są tylko domysły i poszlaki. Szczególnie, że nie można wykluczyć jeszcze jednej opcji. Skoro koledzy nie mieli raczej wątpliwości, że Margaret stać byłoby na wielkie odkrycie i ona sama przyznała, iż go dokonała, to może nie było to na rękę tym, którzy czerpali wielkie zyski z dotychczasowych prób leczenia nadciśnienia. Żadne przełomy nie byłyby dla nich opłacalne. W tej samej konwencji można by rozpatrywać na przykład atak nie tyle nawet konkurencji, co współpracowników, czy jednego konkretnego, który na przykład nie chciałby, aby to kobieta z jego zespołu zgarnęła mu sprzed nosa wielkie gratyfikacje, sławę i chwałę. Choć niestety potem bez niej okazało się, że nie potrafił na przykład zrobić użytku z notatek i sukcesu nie będzie. Ewentualnie był, ale do dziś nikt nie wie, że było to odkrycie pani doktor. Wydaje się, że gdyby oczywiście na chwilę założyć taką ewentualność, to na miejscu kogoś takiego trzeba byłoby działać już, zaraz, bo za chwilę byłoby za późno. Ale tak naprawdę w całej tej sytuacji spieszyć musiałby się każdy, w czyim interesie było pozbycie się kobiety, z jakiegokolwiek powodu. Gdy odkrycie zostałoby ogłoszone, prasa, koledzy po fachu, laboratoria nie odstępowałyby lekarki ani na krok. Trudno byłoby znaleźć sposobność, okazję, by ją zaatakować. No ale to wciąż luźne dywagacje. Dowodów na tego rodzaju scenariusze również nie ma. No ale to jednak podcast kryminalny, w którym trzeba omówić wszystko, co jest do omówienia. Nawet, a może szczególnie, potencjalne teorie, żeby wspólnie się zastanowić, nad którą trzeba by się było skupić. Może ktoś kiedyś podejmie trop? Wydaje się, że sprawa jest już na dobre zamrożona i na wielkie przełomy nie można liczyć. Ale kto wie? Ludzie zostawiają różnego rodzaju notatki, pamiętniki, dokumenty i czasem po wielu, wielu latach ktoś je odnajduje. Nie jest to może szczególnie prawdopodobne, ale byłoby super. Moi kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie na mój drugi kanał Szeptanki True Mysteries, a jeżeli należycie do tych, którzy swego czasu bardzo lubili Wasze prawdziwe opowieści z dreszczykiem, to są właśnie na tamtym kanale. Tam próbujemy też ustalić, czy można oszukać przeznaczenie i czy byli tacy w naszej historii, którzy potrafili przewidzieć przyszłość, na przykład losy Titanica. Jeśli zawędrujecie na drugi kanał, koniecznie dajcie o sobie znać. Będzie mi bardzo miło, gdy przeczytam komentarz lub zobaczę subskrypcję albo łapkę w górę. Już teraz przesyłam za to buziaki, tak jak moim kochanym patronom i wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju tego kanału, okazując mu jakkolwiek życzliwość. Buziaki moi kochani i do usłyszenia.